raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A poza tym 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Zapraszam Państwa do Rzymu na uroczystość kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wycieczka w dostępnej cenie $1,750 zawiera przelot, hotel i zwiedzanie z przewodnikiem najsłynniejszych zabytków Rzymu. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Dwa tygodnie temu w Toronto przebywał słynny polski sportowiec, zdobywca złotego medalu w skoku o tyczce na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, Władysław Kozakiewicz. Zaproszony przez grupę polonijnych sportowców, uczestniczących w odbywających się w kraju Światowych Igrzyskach Polonijnych jako Team Canada, Władysław Kozakiewicz był gościem balu sportowca, promując jednocześnie swoją niezwykle interesującą książkę, autobiografię pod tytułem Nie mówcie mi, jak mam żyć. Korzystając z pobytu wśród nas znanej postaci, która oprócz wspaniałych wyników sportowych wsławiła się również tak zwanym gestem Kozakiewicza, zaprosiliśmy legendę polskiego sportu do studia. Rozmowę z naszym gościem przeprowadził Piotr Hoffman. A więc zapraszamy na kwadrans z mistrzem. Władysław Kozakiewicz, 5,75, nowy rekord Polski, rekord igrzysk, ale chyba będzie wyżej, bo rekord świata należy do Uvion. I wynosi 5,77. Nie wierzę, nikt z nas nie wierzy, aby Władek Kozakiewicz tutaj skapitulował. Tak jest, już pali się 5,78. O 10 mm wyżej niż wynosi rekord świata Francuza Uvion. Już też rozbieg jest teraz, też zwolnił troszkę, a teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! Rekord świata! 5,78. A więc mamy pierwszy rekord świata w Igrzyskach Moskiewskich w konkurencjach mężczyzn w drugiej próbie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz już wszystko wiemy, kto jest naszym gościem. Sumiasty, wspaniały, siwy wąs, mężczyzna postawny, wysportowany pan Władysław Kozakiewicz. Dzień dobry, witam. Bardzo witam, witam was wszystkich. Miło. Może zacznijmy od tego, że skończył pan 60 lat, a w związku, i to niedawno, w związku z tym serdeczne życzenia. No, wszedłem. W klubie 60. W klubie seniorów jestem. W klubie seniorów. Minęły dwa lata od wydarzenia, któreśmy obejrzeli wszyscy i to było przeżycie dla nas wszystkich niesamowite, nie tylko dlatego, że to był taki wspaniały gest, właściwie chyba podwójny, bo ile pamiętam, dwa razy pokazał pan ten gest publiczności radzieckiej. W każdym razie chodziło o to, że to był wspaniały wyczyn sportowy i to tam na stadionie w Łużnikach. Jak to się wspomina? No, wspomina się za każdym razem bardzo przyjemnie. Oczywiście no, taki moment mojego życia, złoty medal olimpijski, rekord świata, no i dodatek kulturalny na końcu właśnie dla publiczności tej radzieckiej. Najbardziej się cieszą moje dzieci, bo od czasu do czasu i w tym momencie ja też przeżywam łezka w oczach
się kręci, jak mówię, tato, zobaczmy jeszcze raz tą Moskwę. No to oczywiście DVD leci w telewizji, oglądamy setny raz i zawsze za każdym razem jest takie samo odczucie, jakbym właśnie przed chwilą zdobył ten. A propos, ten spontaniczny gest wywołał burzę w Rosji, właśnie w Związku Radzieckim. Ciekaw jestem, jak pana wtedy potraktowano tam. Czy na pewno nie był pan chwalony? A co było po powrocie do Polski? No oczywiście, to ten złoty medal, rekord świata, myślałem, że jest coś niesamowitego. O tym geście nawet zapomniałem, no bo najważniejsza dla mnie była olimpiada i zwycięstwo. No i po powrocie, nawet już tego samego dnia do wioski olimpijskiej, tego wieczoru, nad ranem, przy apelu porannym w Moskwie, szef naszej ekipy, pan Renke, mówi: chodź, mam do ciebie jedno pytanie, bo mamy problem. Się zapytam, jaki problem? No, jak doszedłem do niego, on mówi: słuchaj, no wiesz, że pokazałeś ten gest tam w tej... No wiem, no przecież wszyscy widzieli, no to jest proste. No i właśnie w tej chwili mamy problem. No trzeba się było wyspowiadać, no bo Arystow, ambasador w Warszawie, złożył notę do Gierka wtedy, że ja obraziłem naród radziecki i trzeba mi zabrać medal i zdyskwalifikować dożywotnio. Jest to problem, mówię, jest to problem. No i zaczęliśmy myśleć, co zrobić. No i oczywiście wymyśliłem na końcu, mówię, przecież ja tak zawsze robię, jeżeli biję rekordy życiowe, rekordy świata, to zawsze pokazuję ten gest dla poprzeczki. Oczywiście to nie było do tego. No ale dobrze, to było w Moskwie. Przyjechałem do kraju, a kraj... W kraju oczywiście wielka, burzliwa owacja. Nie tylko, że zdobyłem medal, tylko, że pokazałem w Rosji tego po prostu polskiego najnormalniejszego. No i dopiero zacząłem pomalutku do mnie dochodzić, że ja coś tam zrobiłem. Zrobiłem coś niebezpiecznego. No i to później oczywiście krzyż kawalerski w Polsce dostałem od... Wtedy Babiucha, zresztą z bardzo ciężką, drążącą ręką wieszał mi ten krzyż. No ale wydawało mi się najpierw krzyż, a później kopniak w tyłek. No jak później, tak zawsze wszystko było w Polsce. No i znalazłem się w pewnym roku w Niemczech. Czyli delikatnie mówiąc, był to taki rodzaj krzyża na drogę. Wyjedź Władysławie i radź sobie sam teraz, tak? Tak można powiedzieć troszeczkę z tego. Ja wyjechałem na zawody, ja nie zostałem wpuszczony do kraju. To jest taki banita zostałem, stojąc gdzieś tam w Niemczech na ulicy, myślę, co ja mam zrobić w tej chwili, bo ja z polskim paszportem chciałem wrócić do kraju, ale wiedziałem, bo dzwoniłem do brata. Wtedy jeszcze nie było komórek, ale w tym czasie telefonowałem, dowiedziałem się, że ja jestem zdyskwalifikowany, jestem zdrajcą, wyjechałem na zachód, wziąłem azyl. Nic z tego nie było prawdą. Ja pojechałem ze zgodą Polskiego Związku Lekkoatletyki na zawody i byłem z tymi tyczkami faktycznie z jedną torbą gdzieś tam w Niemczech i raptem zabrano mi moje całe mienie w kraju. Wystartowałem, to było po 10 dniach. Całe mienie i teraz stoję, mówię, do czego wracać? Jakbym wrócił, brat mówi, nie wracaj, przeczekaj, zobaczymy, co się stanie. Bo w tym momencie, jakbym wrócił, to bym wylądował w więzieniu. I to by była moja zakończona kariera sportowa. No więc miałem jeszcze zdrowie, byłem w dobrej formie, zacząłem skakać, zarabiałem już wtedy jakieś tam dolary, także mogłem sobie spokojnie przeżyć i tak czekałem, aż któregoś po roku czasu widzę, że już dłużej czekać nie można i tak nic nie zostałem. Zostało w kraju, zostały na mnie nałożone olbrzymie podatki w Urzędzie Finansowym, które nigdy nie musiałem zapłacić. Później okazało się, że to było wymyślone, ale to dochodziło do 21 milionów złotych, gdzie ja któregoś dnia się zapytałem, za co i ile. Po paru latach powiedziałem, nie, to taka była presja na pana, żeby pan wrócił, no to trzeba było mi dać pieniądze, a nie zabierać, to bym wrócił. Oczywiście tego nie było. No i rozpocząłem życie w Niemczech. Zostałem w klubie niemieckim, także i teraz już jestem 28 lat. A więc od wielu, wielu lat w Niemczech jest pan profesorem, uczy wychowania fizycznego. Młodzież, dzieci, które myślę, że doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia, kto ich uczy. Wielce zasłużony człowiek, mistrz sportu. Jak to wygląda w tej chwili? Tak, oczywiście.
wiedzą, kim jestem. Pierwsza rzecz, sama gimnazjum w Niemczech szczyci się mną, moją osobą. Bo przyjmując młodego adepta do szkoły, no to już mają, mówią, my mamy takiego człowieka, mistrza olimpijskiego, wychowaniu fizycznego. Także oni się z tego cieszą. Oczywiście młodzież w tej chwili szuka w internecie, pisuje Władysław Kozakiewicz, a to pan jest, to ładnie pan narozrabiał w tej Moskwie, ale się cieszymy, bo oczywiście jest pan naszym nauczycielem. No i oczywiście cieszą się, że mają takiego nauczyciela. Nie porównują czasem pana z niejakim Rustem, który wylądował na Placu Czerwonym, bo to też był numer niezły. Tak, tak. Oni wiedzą dokładnie, później się pytają dlaczego, jak. No, oczywiście to jest przyjemność, dlatego że ja mam z nimi kontakty. Z młodzieżą, bo zawsze jest jakieś zahaczenie, że mogę im coś poopowiadać. Ostatnio oczywiście też mówiłem, jakie ja miałem życie w szkole, jak ja zaczynałem. Też nie było to łatwo, ale bardzo często jest oczywiście pytanie dlaczego, do wszystkich, nie? A jak było w Polsce, bo oni mnie pytają. Oni się boją troszeczkę na przykład wyjechać do Polski, dlatego wyjeżdżaliśmy bardzo często z młodzieżą, pokazywałem im Polskę. Wracali i byli z tęsknotą właśnie, że kiedy jeszcze raz możemy pojechać do Polski, bo im się po prostu to podoba. Trzeba by było im pokazać. W Niemczech mieszka pan z całą rodziną, z dziećmi, z żoną i tam pan prowadzi życie. A jakie utrzymuje pan kontakty z byłym klubem, z Flotą Gdynia, z sportowcami polskimi? Oczywiście moja rodzina, czyli moja żona i moje dzieci są, ja mam dwie córki, które już są ponad w wieku 30 lat, mam dwie wnuczki oczywiście, jest to cała rodzina właśnie tam, jak powiedziałem, jestem już dosyć długo, no i odwiedzam Gdynię, jeszcze jak moja mama żyła, w zeszłym roku umarła, miała 90 lat, po prostu zasnęła, bardzo miło umarła, zresztą krótko przed tym jeszcze rozmawialiśmy razem. Także bywałem bardzo często, moje dzieci bardzo chętnie przyjeżdżały do Gdyni, ale powiedzmy moje życie jest tam, no i ale w Polsce jestem bardzo często, teraz właśnie mam promocję książki, gdzie w Polsce już mojej biografii 60 lat można już sobie napisać o moim życiu, bo było dużo, dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście więcej ciekawych niż tych, co wiecie oczywiście o tej Moskwie i innych rzeczach. Ale no i jestem, jeżdżę cały czas gdzieś tam po świecie, dlatego jestem właśnie tutaj też. A propos książki, która jest zatytułowana dosyć, powiedziałbym, sarkastycznie i skierowany ten tytuł jest do pewnych pewnie osób albo do pewnej grupy osób. Nie mówcie mi, jak mam żyć. Książka pewnie jest bardzo ciekawa, pozwolę sobie ją teraz przeczytać od A do Z. I myślę, że tam jest dużo ciekawych podtekstów, tam nie jest tylko czysta autobiografia, prawda? Tak, oczywiście. No, moja autobiografia byłaby, pisanie tylko o mnie, to by było troszeczkę za mało. Dla mnie samego to się po prostu może by nudziło. To ja ją zrobiłem po prostu w inny sposób. Teraz chciałbym powiedzieć ludziom, zobaczcie jakie moje było życie. Życie do momentu jak rozpocząłem, ale to najważniejsze to ten okres mojej świetności, gdzie byłem najlepszy na świecie. Ludzie pamiętają mnie, że jestem zawsze uśmiechnięty, ten zwycięzca w sumie. Ale życie obok wcale nie było takie lekkie. Oczywiście tam właśnie mówię, nie mówcie mi, jak mam żyć. Ja mówię ludziom, zostawcie mnie w spokoju, ja wiem, co ja mam robić. Ja nie robię nic źle, ale zawsze był ktoś, kto zawsze mówił mi, tak masz zrobić, dlaczego. Nawet ja mówię, nawet moja teściowa mi mówiła, jak ja mam gotować. Chociaż ja skończyłem technikum gastronomiczne, to ona mi będzie mówić, co, jak ja mam to gotować. To są takie rzeczy. Oczywiście to są w tej chwili żarty, ale bardzo dużo pieprznych rzeczy. Oczywiście Polski Związek Lekkoatletyki, który oni właśnie mnie zgnębili najbardziej. Komuniści, którzy powiedzieli mi po moich wszystkich zwycięstwach na przykład, coś ty dla Polski zrobił. No to ja się pytam, to co jeszcze można zrobić? Mógłbym się tylko powiesić jeszcze też, bo dla Polski, no ale nie o to chodziło. I to był ten problem. I tu jest, chciałem w tej książce dać ludziom dużo, dużo interesujących informacji o tym okresie czasu tej mojej świetności, po mojej świetności, ale i oczywiście jak ja jako mały chłopak spod wileńskiej wioski,
jak ja doszedłem do tego, że stałem się mistrzem olimpijskim. Proszę Państwa, o książce wszystko już prawie wiemy, ale warto tę książkę naprawdę wziąć do ręki i przeczytać. To jest autobiografia Władysława Kozakiewicza. Dużo ciekawych rzeczy ja zacząłem i na pewno niebawem skończę. A książkę można w tej chwili dostać, albo się kupić w Nova Printing. To jest drukarnia znana Państwu doskonale w Mississauga, więc serdecznie zapraszamy. A panu Władysławowi Kozakiewiczowi dziękujemy za rozmowę. Sukcesów w pracy nauczycielskiej. Tyczkarzy, których pan na pewno gdzieś tam wyszkoli i którzy będą zdobywać medale. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję i panu, i państwu. Poprawić, ale tu nie ma co poprawiać.